Cześć! W imieniu marki Feldkniven zapraszamy Was na 10. jubileuszowe spotkanie leśnych ludzi. Będziemy tam z Tomkiem. Tomek przeprowadzi warsztaty z ostrzenia noży, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. No, a w każdym razie na te, na które będę umiał odpowiedzieć. Trzymajcie się. Spotykamy się 18 października, do 20 przebywamy wspólnie, bawimy się, integrujemy się, dyskutujemy. Mam nadzieję, że nasze dyskusje będą bardzo merytoryczne i że każdy z nas wyniesie coś dla siebie z tego właśnie spotkania. Zapraszam serdecznie wszystkich leśnych ludzi, aby spotkali się po raz 10 i mam nadzieję, dołożę wszelkich starań, aby to nasze spotkanie było, jak co roku, bardzo udane. Zostańcie w duchu i zapraszam na 10. spotkanie Leśnych Ludzi na Potrójną. Cześć, witajcie na moim kanale. Z dzisiejszego materiału dowiecie się, co firma Feldkniven przygotowała w tym roku na nasze jubileuszowe 10. spotkanie Leśnych Ludzi. Zapewniam, będzie sporo niespodzianek, ale nie będę zdradzał szczegółów. Zapraszam Państwa na materiał. Zobacz, jak ostrzy się noże Feldkniven, skanując barkod, który zaraz tutaj się pojawi. Tak, czym będę ostrzył Państwa narzędzia? Standardową osełką DC4, która w mojej opinii jest jedną z najlepszych osełek na świecie, o ile nie najlepszą. Natomiast do swoich noży używam tylko CC4 i uważam tę osełkę właśnie za nie do pobicia, jeżeli chodzi o osełki do ostrzenia noży. Będę miał także do dyspozycji DC521. Szanowni Państwo, to jest po prostu potęga. To jest osełka osełek, popatrzcie. Tak dla porównania postawimy sobie tę osełkę i postawimy sobie DC4, ponieważ parametry tych osełek są takie same, jeżeli chodzi o gradację, tylko wielkość jest zupełnie inna. Osełka jest w takim przepięknym pudełku. Przychodzi do Państwa w przepięknym pudełku. Ale co mi się najbardziej podoba, to właśnie barkod
z którego Państwo możecie skorzystać, w jaki sposób ostrzyć noże. Ale zakładam, że będzie duże zainteresowanie podczas 10. spotkania leśnych ludzi. Co będziemy wykorzystywać do polerowania? No oczywiście pastę polerską, którą wykorzystuje Falkniven do polerowania swoich ostrzy. Będą też dwie moje przyjaciółki, Mizdra i Lico. Także zabawa będzie przednia. Dodatkowo zaprezentuję Państwu osełkę DT3. To jest niewielkich rozmiarów osełka, klejona na taśmie 3M do każdej jednej z pochew noży marki Falkniven. Będziecie mogli samodzielnie naostrzyć nóż do wartości roboczej na tego typu osełce, czyli masz Falknivena, naklej sobie osełkę, jeżeli twierdzisz, że jest zbyt tępy i mało bezpieczny, aby dobrze pracował w drewnie, przejedź kilkukrotnie na DT3. Możesz to pierwsze zrobić pod okiem fachowca. Możesz przyjechać na nasze spotkanie, nauczę cię tego. A w domu wyszlifujesz swoje ostrze na osełce CC4 oraz na skórze. No i teraz pytanie, po co mi DT3, skoro mam DC4? No, z dwóch powodów. Pierwszy jest prozaiczny, waga, a drugi jest taki, że mogę mieć tę osełkę zawsze przy swoim nożu, tak jak krzesiwo na przykład. Warto. Warto. Szanowni Państwo, jakie będą noże prezentowane podczas naszego spotkania? No i gdzie ta niespodzianka? Szanowni Państwo, na pewno ucieczka w kontekście rodziny, ewakuacja w kontekście rodziny, model PC wpisuje się w to doskonale, ponieważ jest to niewielkich rozmiarów, bardzo lekki i ostry poręczny nóż, który na upartego jesteśmy w stanie obsłużyć jedną ręką. Bez żadnego problemu, chociaż nie ma kołków i innych rzeczy. Jest to nóż, moim zdaniem, bardzo wyrafinowany dla ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Ten nóż na pewno z nami będzie. Na pewno będzie legendarny, kultowy i co tam byście nie chcieli, model F1, bo od tego noża wszystko się zaczęło i trudno, żeby na 40-lecie marki Falkniven na świecie, a przecież pamiętajmy, że mamy 40 lat naszej nożowej, wspaniałej marki na świecie, żeby ten nóż się nie pojawił. Dodatkowo nóż, który dostał przydomek Forest i moim zdaniem jest to kompromis między długością ostrza, wagą, geometrią, szlifem i ostrością przede wszystkim. Moim zdaniem najlepszy ze wszystkich podstawowych modeli, model S1 Forest. Świetny nóż, genialny nóż do lasu. S1 Forest. Będzie ten też nóż, który jest ciężkim nożem, którego używają między innymi polscy spadochroniarze. Jest to model A1. Jest to już duży, solidny nóż. Ale gdzie ta niespodzianka, bo w dalszym ciągu nie powiedziałem o niespodziance. Tak, ale gdzie ta niespodzianka? Szanowni Państwo, zapraszam i zachęcam wszystkie osoby, które już zapisały się na nasze spotkanie, a jest Państwa na obecną chwilę 20 osób, plus jedna rodzina, która jest 2 plus 2, abyście napisali do mnie maila, czy chcecie i jakim chcecie popracować nożem marki Falkniven. Dlaczego to jest ważne? Jadąc na jakiekolwiek spotkanie bushcraftowe, survivalowe, jak zwał, tak zwał, możecie Państwo dotknąć przedmiotów, które albo są poza zasięgiem Państwa możliwości, albo będziecie musieli na nie nieco poczekać, ponieważ trzeba uzbierać jakieś tam środki. Ale najważniejsze jest to, że zobaczycie to przede wszystkim na żywo, że dotkniecie tego noża, że będziecie mogli nim popracować. No powiedzcie mi, gdzie macie szansę
na którym spotkaniu w Polsce, które jest zorganizowane, macie szansę popracować tak drugimi nożami. Także zachęcam, piszcie, jakie noże chcielibyście zobaczyć, a ja dołożę wszelkich starań, aby felkiwen.pl te noże nam udostępnił i abyście mogli spełnić choćby jakieś niewielkie swoje marzenie. Co do innych niespodzianek, to zapewniam, że Falkniven ma w tym roku 40 lat. Więc myślę, że jakieś niespodzianki podczas spotkania nas czekają. Zostańcie w duchu i zapraszam na 10. spotkanie leśnych ludzi na Potrójną.